Macierewicz, minister obrony, spotkał się z generałami z USA. Czyli konsekwentnie realizuje politykę obronną w sojuszu ze Stanami. No, jest to jedyna rzecz, która mnie jeszcze cieszy na tym łespadole, że minister Macierewicz jest ministrem, że cały czas trwa tworzenie bezpiecznego klimatu wokół Polski, że traktowani jesteśmy jako partner dla największej potęgi politycznej, militarnej świata, że jeszcze się nami interesują. No oczywiście naruszenia przestrzeni powietrznej przez, i nie tylko powietrznej, no bo na Bałtyku. Przez rosyjskie samoloty tak, nad Bałtykiem. To nie jest żadna nowość dnia, bo to tam od lat to trwa i to powiedzmy, że tych naruszeń to jest kilka tygodniowo od dawna. No w ubiegły wtorek było ich 18. No właśnie, to jest jednak hurtem, tam się nikt nie przejmuje. Oczywiście przestrzeń powietrzna, zwłaszcza krajów nadbałtyckich, to jest gwałcona tam hurtem od zawsze, bo oni nie mieli żadnych zdolności obronnych i nawet polskie samoloty zapewniały tam patrolowanie nad terytorium Litwy, chyba też nie tylko Litwy, od dawna. Tylko, że trzeba sobie jasno powiedzieć, dla mnie to, że jest współpraca czy zainteresowanie jeszcze strony amerykańskiej współpracą wojskową z Polską, to jest bardzo dobry sygnał, ale podkreślam, czy w ślad za tym będą szły konsekwentne działania polityczne, że Polska była rzetelnym i realnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na dobre i na złe, czy tylko my oddamy ziemię swoją dla baz amerykańskich, prawda, nie uzyskując partnerstwa, bo nasze elity polityczne są niewiarygodne, niewiarygodne. Jeżeli takie wydarzenia polityczne mają miejsce w Polsce, że prezydent się przewerbowuje, przechodzi na stronę przeciwnika, że partia rządząca jest osłabiana od środka, że nie jest to jednak zespół ludzi oddanych i honorowych, tylko karierowiczów, ludzi chwiejnych, że tam stado wariatek kopiący w barierki przeraża prezydenta i on, jak niektórzy twierdzą, z tego powodu zmiękcza swoje stanowisko. Nam w Polsce trzeba przywódcy, a nie frajera, który się boi zwariowanych starych panien i ze stetryczałych hipisów. Polska jest w rękach cały czas gnojków, miernot. I to, że jeszcze Macierewicz trwa, ja jestem pełen podziwu dla jego wytrzymałości psychicznej. Przecież ten człowiek jest poddany takiej presji, że nikt inny by tego nie wytrzymał. To fakt. I to, że jeszcze generałowie amerykańscy przyjeżdżają do Polski, no nie na polowanie przecież, tylko w zupełnie w innym celu, to świadczy, że Polska ma jeszcze jakąś szansę. Tylko jeżeli polski naród, i to trzeba powiedzieć sobie wprost, jeżeli polski naród nie dorósł do niepodległości, to jej nie będzie miał. Tylko nie w sensie, że nam znowu będą jacyś tam nas zamykać w obozach koncentracyjnych. Teraz nie trzeba tego robić. Teraz nie trzeba tego robić, bo wesoły niewolnik będzie miał i Woodstock, i fajną telewizję, i gołe dupy. Będzie miał takie rzeczy, które powiedzmy zadowolą go tu i teraz i powiedzmy przedmiotem największego kultu Polaka dzisiaj jest nowy samochód, on jest zakochany w samochodzie i wielu Polaków to powiedzmy sobie zamiast jakichś tam symboli religijnych, to powinno sobie wieszać taki mały samochodzik na resorach tu, bo oni kochają swój samochód bardziej niż rodzinę, życie, wszystkie inne wartości. To jest neopogańskie społeczeństwo, którym obiecanki cacanki tak naprawdę są przedstawione jako raj na ziemi, który można dostać. I ja dlatego jestem zaniepokojony tym, że gdzie się nie ruszę, są kościoły, świątynie, inne w Polsce, a ludzie wierzą w fetysz. Ludzie wierzą w fetysz, w dom na raty, w samochód, w zabawkę. To jest naród bachorów, którym się daje zabawki i oni mają w dupie rodzinę, przyszłość dzieci, już nie powiem o ojczyźnie czy innych rzeczach, tylko tacy strażnicy jeszcze tej materii naszej państwowej i narodowej, jak Antoni Macierewicz, no to są pojedynczy ludzie, którzy jeszcze troszczą się o to bydło, a to bydło tego nie chce i tym gardzi. Paweł? No, bardzo smutna, ale myślę, że całkowicie uzasadniona, prawdziwa diagnoza stanu polskiego społeczeństwa, no dlatego tak ciągle wymachujemy tym, nie? Bo bez tego nie będzie odrodzenia społeczeństwa polskiego. To jest oczywiste. To chrześcijaństwo biblijne przyniosło ten
niezwykły skok cywilizacyjny całego Zachodu, a później to się tak zogniskowało w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i nie ma innej drogi, żeby Polska dokonała skoku cywilizacyjnego i trzeba zmienić społeczeństwo od dołu, tak jak kiedyś przed pierwszą wojną światową, zanim wyszła pierwsza kadrowa, to w Polskę wyszło kilkuset, może więcej takich wariatów, bym powiedział, ich się nazywało pozytywistami, doktor Judym, siłaczka, i oni poszli na wieś, poszli do takiego ludu, który nie wiedział, co to jest Polska i w ogóle go to nie obchodziło i w ciągu 30 lat doprowadził do tego, że wystawiliśmy w 20 roku przeciwko nawale bolszewickiej milionową armię, która zwyciężyła. Teraz wracając do ministra Macierewicza, zobaczcie, co się dzieje. My mamy w Polsce dwa rządy i tu już nie mówię obóz rządzący, w sensie rząd i obóz prezydencki, który formuje teraz nową siłę polityczną. My w ramach rządu mamy dwa rządy. Bo jednego dnia minister Macierewicz przyjmuje dwóch czołowych amerykańskich generałów i o czym rozmawiają? O potrzebie zwiększenia ilości wojsk amerykańskich w Polsce. A szef polskiej polityki zagranicznej w tym samym momencie udziela wywiadu państwu wrogiemu, które dokonuje właśnie tych aktów agresji na przestrzeń powietrzną NATO, które zaatakowało Ukrainę u naszych granic. Udziela im wywiadu i co mówi? Że Polska już nie potrzebuje więcej wojsk amerykańskich. No właśnie, to się trochę mija wszystko. No, to, że to się mija, no to my widzimy to od dawna, no bo jak się ma nie mijać, skoro powiedzmy sobie szczerze, że wielu ministrów to są po prostu ludzie, którzy już byli w dyplomacji na przykład za poprzednich ekip. No takim człowiekiem jest pan Waszczykowski. My nie mamy przygotowanych elit, które zastąpią stary, ten zmurszały, skorumpowany establishment. Ale tak jak mówisz, to trzeba było od sprzątaczki w górę. No ale to tak jest w Stanach Zjednoczonych. Przychodzi nowy prezydent i wypieprzają nawet automaty z napojami. Nawet automaty z napojami. To tam nie ma prawa nikt zostać ze starej ekipy. I nikt się nie dziwuje i nie protestuje, bo to jest tak właśnie system, który polega na tym, że ludzie zagłosowali na tego faceta i on sobie ma dobrać wszystkich. On ma prawo zrobić wszystko, przemalować Biały Dom na zielono, jak mu się będzie lepiej pracowało. On wygrał, bierze odpowiedzialność od momentu zaprzysiężenia za wszystko i ma robić co mu się tylko, co mu oczywiście konstytucja pozwala, tylko prawdziwa konstytucja, nie taki instrukcja obsługi odkurzacza, jak w Polsce mamy, prawda, w 10 językach, tylko wszystko mrówczym takim drukiem, że przez szkło powiększające trzeba czytać, czyli przez Trybunał Konstytucyjny, żeby było wiadomo, o co chodzi. Polska nigdy nie była tak naprawdę sterowalna. Jak ja przypomnę sobie rząd Jana Olszewskiego, który w zasadzie miał być rządem, pierwszym rządem takim prawdziwym przełomu, no to proszę zobaczyć, ilu w tym rządzie było ludzi służb. No, agent Skubiszewski, agent Olechowski, no to co ja dzisiaj sobie jestem w stanie przypomnieć. O tym, prawda, jak rząd Kiszczaka nie powstał, bo komunistyczny, a dokładnie taki sam personalnie powstał już, podał specjami Wałęsy i wszyscy słyszeli, że jest antykomunistyczny. Tak się Polaków robi w konia i mamy z tym do czynienia dzisiaj, ponieważ sprawa jest bardzo prosta. Nikt po dobroci za sprawą kartki wrzucanej do skrzynki drewnianej, czy tam jakiejś z pleksji, nie odda tego miejsca na świecie za darmo Polakom, żeby byli gospodarzami. I wszelkie siły tu będą robiły wszystko, żeby Polacy nigdy nie byli panami tej ziemi. A jeżeli się trafiają takie tacy ludzie jak Antoni Macierewicz, którzy realizują swoją politykę, no... całkowicie, no powiedzmy, w osamotnieniu, no to znaczy, że ktoś nad nami czuwa. Ja nad stanem polskiej dyplomacji nie będę się tu w ogóle rozwodził, bo powiedzmy tak, wojsko to możemy sobie sprowadzić amerykańskie. No wiadomo, oni nam tutaj krzywdy nie zrobią. Ale skąd weźmiemy dyplomatów, tak? No co, też amerykańskich? No ja pytam, czy my wszystkich musimy zatrudnić z zagranicy? No jeżeli się okazuje, że Polsce bezpieczeństwo mogą zapewnić tylko wojska tak sojusznicze, no to już powiedzmy, no to trudno. Ale jeżeli nie jesteśmy w stanie wygenerować własnych ambasadorów,
No to znaczy, że nasz naród nie jest godzien własnego państwa. Nie jest godzien własnego państwa, nie jest godzien posiadać wolności, bezpieczeństwa, zamożności, nie może liczyć na los, który mógłby kto inny pozazdrościć. I powiem szczerze, jak ja widzę te wydarzenia, które mają miejsce, zwłaszcza na ulicach Warszawy, tych samozwańczych proroków z kamerkami internetowymi, co pierdolą takie bzdury Polakom, jeszcze komentarze, jacy oni są genialni, to ja jestem pełen współczucia. Ja się zastanawiam, czy polski naród jeszcze istnieje, skoro do najlepszych rzekomo się, takich najlepszych, którzy się twierdzą Polakami, jak rzadko kto, to się odzywają zwykłe gnidy i agenci i są jeszcze przedmiotem kultu. To Macierewicz, ja naprawdę, ja nie wiem, czy to, co może Polskę uratować jeszcze, to obce wojska? Oto miara upadku. Oto miara upadku. No to nie tak powinno być. Paweł, coś jeszcze byś chciał w temacie? No, pociągnę ten wątek troszeczkę może od tyłu, żeby przyjść do tego momentu konfliktu, jaki się dzisiaj rozgrywa w Polsce. Mówiliśmy, że wizyta prezydenta Trumpa, no to było coś niezwykłego. Ta radość, ten entuzjazm, to przekonanie, że jakaś epokowa chwila się rozgrywa w Polsce. Nasi widzowie już wtedy zwrócili uwagę, gdzie są katoliccy hierarchowie na tej uroczystości i ich, jak się okazuje, nie było, ponieważ oni już wtedy, zresztą od dawna, byli w obozie zdrady narodowej. Myślę, że ta wizyta, ona z jednej strony pokazała siłę dążeń, aspiracji Polaków do tych republikańskich, wolnościowych ideałów, które reprezentuje prezydent Donald Trump dzisiaj, ale z drugiej strony dała sygnał, to się dało odczuć w słowie pani Angeli Merkel do prezydenta Trumpa, która powiedziała mu tak: no ale dlaczego, Donciu, nie zrobiłeś tego przemówienia u nas? Na przykład może gdzie by tak zrobić? Może w Nimberg, w Norymberdze, albo gdzieś, nie? Tam. Czy może tam w Monachium, gdzie NSDAP startowała, tam byś może tak powiedział o przyjaźni, o Europie i tak dalej. Także widać, że Niemcy jasno odebrali ten sygnał i wraz z kacapami, czyli w ramach tego nowego układu Ribbentrop-Mołotow, Merkel-Putin, przeszli natychmiast do kontrofensywy, bo kilka tygodni później obóz rządzący leży w gruzach, na placu boju zostaje sam Antoni Macierewicz, bo Woltę Waszczykowskiego rozumiem jako kontynuację, rzucanie kłód przez prezydenta Dudę wcześniej Antoniemu Macierewiczowi. Przypominam, że na każdym etapie, kiedy minister Macierewicz walczył o sprowadzenie wojsk amerykańskich do Polski, czyli o przekreślenie wojskowe układu w Jałcie, że to będzie teren dominacji sowieckiej, prezydent Duda rzucał mu kłody pod nogi. Kiedy tu był ten szczyt w Warszawie, prezydent Duda, zdaje się, że w Danii, powiedział dokładnie mniej więcej to samo, co dzisiaj mówi Waszczykowski dla Komiersanta w Moskwie, że Rosja jest normalnym państwem i nie stanowi zagrożenia dla Polski. A dzisiaj Waszczykowski mówi, nie, po co nam ta symboliczna obecność Amerykanów, to już wystarczy, my nie potrzebujemy więcej. Zobaczcie państwo, że jest to złożone z atakiem na ministra Macierewicza z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Proszę sobie wejść na stronę internetową Biura Bezpieczeństwa Narodowego, by zobaczyć, że tam ze strony Andrzeja Dudy istnieje żądanie do premier Szydło, żeby zajęła się kasusem Macierewicza. Czyli żeby dokonała dymisji ministra Macierewicza. Jednocześnie służby specjalne Rosji planują zamach na żeby dokonać fizycznej likwidacji ostatniego, można powiedzieć, bastionu polskości w rządzie. Sytuacja jest bardzo groźna, poważna. Prawdopodobnie skończy się tym, co Marian mówisz. Naród polski jeszcze nie zasługuje na wolność. No smutne to wszystko, ale prawdziwe, prawda? Takie. No najbardziej przerażające jest to, że z takich rzeczy sobie nie zdaje sprawy przeciętny obywatel. No, Polacy są wytresowani w takim
wesołkowatym podejściu do życia i powiedzmy, polityka ich nie interesuje. Dla nich polityka to jest to, co tam powiedzmy przeczytają sobie w nagłówku gazet. Tam a ten ukradł zegarek, a tam ktoś zrobił kopę, ktoś się upił, ktoś przewrócił na rowerze i to tak rozumują politykę. I mnie przeraża to, że jak ja na przykład schodzi rozmowa w takim środowisku pozapolitycznym na tematy właśnie polityczne i tam ludzie wyrażają takie swoje komunikaty. A tam ktoś komuś ręki nie podał i on to wie. Mówię, ale skąd wiesz, jaki jest protokół dyplomatyczny? No nie wiem. I tak to ja mówię, to jest na zasadzie takiej, że kali mieć, kali widzieć, tak? I mówię jasno, stoimy dzisiaj jako społeczeństwo i naród, a i państwo, o wiele niżej niż ci Murzyni z Namibii. Oni Niemców sprowadzili na ziemię. Jak mówię, przypomnę. Jak się okazało, że te trofea, czyli głowy tych przodków sprzed ponad 100 lat, tych Murzynów żyjących dzisiaj w Namibii, tak, te głowy im przywiozła niemiecka delegacja oddać, im oddali. Tu Niemcy byli, myśleli, że ich będą w rękę całować. A tu wstał minister, mówi, forsa się należy. Gdzie? Jak? Forsę dawać? No to tam od razu ci Niemiaszkowi ogon podwinęli, bo nie są przyzwyczajeni, żeby ich Murzyni kijem szturchali. I murzyńskie państwo ma lepsze elity niż Polacy. Murzyńskie państwo potrafi Niemców na kasę szarpnąć i nie było ani jednego polityka w tym murzyńskim parlamencie, który by powiedział, że nie powinni występować o odszkodowania od Niemiec. A w Polsce przychodzi bydle poseł do telewizji publicznej, bydle, rozpierdala się w fotelu i mówi, że to zniszczy nasz wizerunek w Niemczech. I to pieprzone bydle bierze grube pieniądze z kieszeni podatnika za zdradę naszego narodu. To bydle nie powinno być w polskim parlamencie. Tu sprowadźmy sobie wojska amerykańskie, żeby nas bronili i murzyńskich polityków, żeby reprezentowali nasze państwo. Murzyńskich polityków. Dokładnie. Innej opcji nie ma. Świetna konstatacja, tak. Tylko ja podkreślam, jeżeli my mamy być Polska murzyńską kolonią i wtedy będziemy lepiej rządzeni przez Murzynów niż my Polacy teraz, no to oto jest miara upadku. Paweł, jakieś podsumowanie jeszcze? No wiesz, no tego co tu już dodać do tej pięknej puenty. Oczywiście wielu ludzi będzie mówić, że mówimy bolesne rzeczy. No, ale... Ale prawdziwe. Umówiliśmy się na mówienie prawdy. Pamiętacie, półtora roku temu, kiedy w lutym startowaliśmy z codziennym programem, mówimy, będziemy mówili przeciwko wszystkim, którzy kłamią. To może być biskup, może być prezydent, może być Jarosław Kaczyński, może być też Antoni Macierewicz. Przecież pamiętacie, że osobiście go skrytykowałem za całowanie w pierścień na ręku tej Francji, zwodziciela narodów, agenta lewactwa i piekła i nie wiadomo tam czegoś jeszcze. U nas nie ma jakichś świętych krów. Każdy, kto zrobi coś złego, zostanie skrytykowany, a nawet no, coś więcej, jak dokona zdrady narodowej, zostanie zmieszany z błotem. To jest jego no, normalne miejsce, przeznaczenie. Także no, ci, którzy rzeczywiście rozumieją sytuację, oni myślą podobnie jak my. Wielu Polaków dzisiaj jest poważnie zatroskanych o stan państwa polskiego. Wielu Polaków boi się tego, co nadejdzie w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy. Jedyne, co my, oprócz podawania tych strasznych czy trudnych wiadomości z bieżącej polityki, zawsze podkreślamy. Pamiętajcie, to Jezus Chrystus jest Panem historii. Jeśli jako naród, mówię tu jako ta najbardziej świadoma cząstka narodu, zwrócimy się do niego, to wróci i błogosławieństwo do Polski. Oczywiście nie będzie to łatwe, nie będzie to o tak o, nie będzie to bez zapłacenia ceny za niepodległość, ale przyszłość jeszcze dla Polski jest ciągle możliwa. Tylko naród musi wydorośleć, musi przestać wierzyć w zabobony, musi przestać się łudzić fałszywymi proroctwami, fałszywymi takimi zapewnieniami, że będzie dobrze i bardzo poważnie przyjrzeć się sobie, bo nawrócenie zawsze się zaczyna z uświadomienia sobie stanu swojego upadku.
sztandar tam na skraju wioski. Będzie jeszcze Polska, szeptał mi mój ojciec. Zabrali go rankiem, poszedł na katorgę. Polsce całą śmiercią wrócił mój chorąży. Prawił o wolności, ale jej nie dożył. Ból przeżywał myśli, ból straty rodziny. Wielu w nich rzucało szyderstwa i gminy. Mijał czas się czysta wśród głodu i chłodu. Polska nam się śniła przez lata zaboru. Drogo przyszło płacić za okrut przegory. Samotnością w dumie dekadencki twory. Wieczowie sumienia brnęli w większości. Niósł się cel wiedzienny duch niepodległości. Wśród obojętnienia zdrady nienawiści maszerowaliśmy pierwsi legioniści. Wołać za mną Polską, ale już nie słyszę. Ja tam mówiłam w suchy liczko łyżę. Płyną twoje słowa rozpalają serca. Mniej was przemądziana o jednego strzelca. Tam gdzie moja żona, a wciąż dwoje dzieci. Płynie myśl ostatnia, kuli właśnie leci. Do mojej córeczki i do mego syna. Trafił list ostatni, smutna to godzina. Trafił list ostatni.